Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Pamiętaj, że Słowo Boże jest proroctwem Pana Boga dla Ciebie na dany dzień. To jest Boże proroctwo dla Ciebie na dziś. Jest to słowo prorocze, niosące Boży przekaz, Bożą wiadomość, pewną dobrą nowinę, ważną nowinę, która ma realny wpływ na Twoje życie i na dzisiejszy dzień. Przyjmij to słowo z wiarą, z ufnością i z miłością. I aby tak się stało, pomódlmy się, prosząc o taką postawę, o taką łaskę Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, pomnażaj moją wiarę w Słowo Boże, w to, że to Słowo pochodzi od samego Boga. Duchu Święty, zabieraj wszelkie wątpliwości dotyczące słabości różnych osób, ludzi, którzy byli Twoimi narzędziami. Być może z różnych stron, z różnych mediów, wypowiedzi słyszę o tym, że to słowo może mieć wiele niejasności, że można to Słowo Boże podważać, że Biblię można podważać, historyczność. Takie teksty, takie hasła pochodzą od tych, którym być może brak wiary. Ponieważ na Słowo Boże trzeba patrzeć oczyma wiary. Nie tylko oczyma rozumu, intelektu, ale najpierw trzeba patrzeć na to oczyma wiary, ponieważ tu jest misterium. Tu jest ukryta Boża tajemnica, którą z pokorą trzeba odkrywać. I oczywiście te argumenty historyczne, geograficzne, kulturowe, one są również tutaj obecne, ważne i potrzebne. Ale najpierw naczelnym argumentem jest argument wiary. I chcę to Słowo Boże przyjmować z wiarą. Nawet jeżeli wszystkiego nie będę rozumiał, nawet jeżeli będę spotykał się z atakami na Słowo Boże, chcę je przyjmować z wiarą jako słowo, które pochodzi od Boga, będącego miłością. Słowo, które wychodzi naprzeciw ludzkim słabościom, grzechom. Słowo, które ma moc przemieniać i prowadzić do zbawienia. I właśnie w taki sposób pragnę patrzeć na karty Pisma Świętego. Oto Cię proszę przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Teraz zapraszam Cię do wysłuchania Bożego Słowa. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a ty pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełki, płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia ma również wiele pięknych motywów, ale zwróć uwagę na moc Słowa Chrystusa, na moc Bożego Słowa, które ma władzę uzdrawiać, przemieniać i podnosić. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Rzekł: mówię ci. Słowo wypowiadane przez Chrystusa ma moc wskrzeszenia, uzdrowienia, uwolnienia, przemiany. Uwierz w to i przyjmij to słowo jako słowo pełne Bożej mocy. I to jest wartość rozważania Bożego Słowa, ponieważ ta moc dotyka twojego serca, dotyka twojej duszy, ciała, pełni ciebie, pełni twojego człowieczeństwa. Dzisiaj w sposób szczególny pragnę modlić się za osoby, które być może przeżywają różne stany, różne stopnie przygnębienia, depresji, którzy zupełnie opadli z sił. Być może w wyniku różnych sytuacji, ciężarów, które na ciebie spadły czy spadają, nie masz sił, tracisz sens życia. Nie chce ci się żyć. Jesteś tak bardzo tym wszystkim przytłoczony, obciążony. Nie masz siły iść dalej. Chrystus mówi do ciebie: Talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Chłopcze, mówię ci, wstań. Kobieto, mówię ci, wstań. Mężczyzno, mówię ci, wstań. Żono, mówię ci, wstań. Mężu, mówię ci, wstań. Kapłanie, mówię ci, wstań. Dziecko, mówię ci, wstań. Babciu, dziadku, mówię ci, wstań. Razem damy radę. Razem możemy iść krok za krokiem do przodu. Ponieważ moje słowo ma moc uzdrowienia, uwolnienia, umocnienia. Zwróć uwagę na to, jak to jest niesamowicie ważne w naszej codzienności. Człowiek, który ma na przykład
raka, nowotwór. Jeżeli podda się duchowo, psychicznie, to choroba szybciej opanowuje jego ciało i go niszczy. A jeżeli człowiek ma siły duchowe, psychiczne, walczy, to jest w stanie przezwyciężyć nawet chorobę. To jest niesamowicie ważne. Ta moc, siła duchowa. A do tego prowadzi modlitwa, rozważanie Bożego Słowa. Z tymi refleksjami Cię zostawiam i wszystkim, którzy leżą na drodze swojego życia, którzy stracili siłę, wszystkim tym być może podeślij właśnie to słowo, podeślij to dzisiejsze rozważanie. Niech Cię umacnia też Boże błogosławieństwo w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie i zapraszam jutro. Szczęść Boże!